31 maja wspominamy błogosławionego Jakuba Salomoni, zakonnika. Jakub urodził się w Wenecji w 1231 roku jako jedyny syn w bogatej szlacheckiej rodzinie. Gdy był małym dzieckiem, zmarł jego ojciec, a matka wtedy wstąpiła do zakonu sióstr cysterek. Wychowywała go babcia ze strony matki. W wieku 17 lat wstąpił do zakonu dominikanów w Castello na terenie włoskiej Umbrii. Wcześniej sprzedał znaczny majątek i rozdał ubogim. W zakonie spotkał m.in. Mikołaja Boccasini, również dominikanina, późniejszego papieża Benedykta XI, błogosławionego. Większość życia spędził w klasztorze dominikańskim w Forli, w rejonie Emilia-Romana. W zakonie znany był z tego, że dużo pościł, pokutował, podejmował dzieła miłosierdzia, bardzo wiernie i gorliwie zachowywał regułę zakonną. Bardzo wielu ludzi przychodziło do niego do spowiedzi. Umiał dawać dobre rady. Z wielką miłością czcił Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i miał też wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Często odmawiał różaniec. Obdarowany był nadzwyczajnymi darami duchowymi. Miał dar uzdrawiania chorych, szczególnie na raka, i dar proroctwa. Kiedyś w klasztorze schronił się człowiek, który dokonał strasznego morderstwa. Dzięki dobroci błogosławionego Jakuba nie tylko przyznał się do popełnionego czynu i pokutował, ale jeszcze poprosił, by Jakub był jego kierownikiem duchowym. Choć miał dar uzdrawiania, Jakub sam cierpiał z powodu choroby nowotworowej, którą ukrywał przed otoczeniem. Zmarł w Forli 31 maja 1314 roku w wieku 73 lat. Został beatyfikowany w 1526 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Jakub wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.